Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i moi drodzy zapraszam na e, bardzo ładną partię z turnieju w Szwajcarii w Biel e, gdzie gra e, Maxim Lagrad z m, Gatą Kamskim Gata Kamski, moi drodzy e, w, w, słynie z Ostrej Gry e, i tutaj może się wiele ciekawych rzeczy zadziać e, no i myślę, że zapraszam serdecznie do e, analizy Tutaj myślę, że miłośnicy obrony Karokan będą zadowoleni, gdyż ten debiut właśnie następuje po C6, D4, gramy sobie D5 z atakiem do centrum. No i teraz kwestia wyboru, jaki wariant chcemy białymi zagrać, bo możliwości jest kilka. Można oczywiście wybić, wybić i grać goniec D3, na przykład można zagrać skoczek na C3, skoczek D2, można przepać pionka, można F3 zagrać, są takie różne opcje. No białe grają E5. No, i tutaj wiadomo, że to jest troszkę lepsza wersja obrony francuskiej, można by powiedzieć, bo wychodzimy sobie gońcem, nie ma problemów z tym gońcem, goniec F5. No, i teraz jest oczywiście znowu kilka możliwości, mianowicie można grać sobie spokojnie skoczek F3, goniec E2. Tak, widywałem takie ruchy najczęściej: skoczek D2, skoczek B3, takie plany. Tutaj białe z kolei grają H4, to też jest częsty gość na szachownicy w tym wariancie. I czarne często odpowiadają H5. Lecz tym razem Gatakamski zagrał nieco troszeczkę inaczej, mianowicie H6. Jest takie posunięcie w teorii, oczywiście, ale mniej doświadczeni gracze grający tutaj czarnymi mogą mieć problemy. Dlaczego? partii od razu powiem, że Goniec zagrał na D3, lecz ja bym się tutaj pokusił. Ja kiedyś pamiętam, e, będąc na Mistrzostwach Polski z juniorami, e, przygotowywałem tutaj zawodniczkę do partii e, i w tym momencie wiedzieliśmy, że jej przeciwniczka gra właśnie sobie posunięcie H6. To ja mówię: Słuchaj, zagraj sobie tutaj G4 i potem zagramy sobie E6. Już pokażę, pokażę o co chodzi. Po ruchu G4 ten goniec wraca raczej na H7. No bo jeżeli zagra sobie na E4, to po prostu F3 i dalej będziemy grać to samo co w partii i na przykład goniec na H7 no i teraz sobie gramy E6 E6 jest takim posunięciem bardzo kąśliwym dlatego, że utrudnia rozwój czarnym no i po wybiciu, bo tak raczej zagrać trzeba, jest goniec D3 bardzo ładnie to wygląda, jeżeli sobie goniec zbije, hetman zbije i tam grozimy na G6 potem sobie próbujemy zagrać skoczkiem na F3 pilnując pola E5 no i tak naprawdę myślę, że długo trwała przewaga białych i tak, tak się zdarzyło, zawodniczka tutaj moja zwyciężyła bardzo szybko w tej pozycji, ale to pamiętajmy, że nie, nie był to poziom arcymistrzowski tak jak tutaj. Tutaj to nie jest też takie proste, bo na przykład czarne mogłyby zagrać skoczek F6, a po wybiciu wieża wybija. Jest pionek, więcej dalej u białych. Hetman zagrałby na D3, żeby próbować dać szacha. No ale czarne nie bacząc na nic tutaj grają sobie po prostu C5 gryząc w centrum i próbując wyprowadzać kolejną figurę. Więc ta pozycja nie jest jakaś powiedzmy wygrana dla białych, ale myślę, że dosyć przyjemna na niższym poziomie, mniej doświadczeni gracze na pewno tutaj e, białymi mają szansę e, no, szybko wygrać, tak, tak uważam. E, bardzo rzadki, a zresztą rzadki debiut, bo tutaj H6 trzeba po prostu zagrać czarnymi. Moi drodzy, po tym e, goniec D3 po prostu zostało to wybite, no i niespodzianka poniekąd może dla niektórych pionek wybił na D3. Piony e, w centrum, zobaczcie, mamy dublaki, a, ale to nie jest złe ustawienie, z tego względu, że wiemy, jaki jest plan u czarnych. Czarne i tak, mimo wszystko, będą chciały zagrać C5. Innych lepszych możliwości nie ma, żeby rozwinąć skoczkę na C6 i walczyć o centrum. Na razie zostało zagrane właśnie E6. No i teraz tutaj białe. Ja bym na przykład białymi. Bardzo chętnie wyprowadzał sobie skoczki bardzo szybko, jak najszybciej ten rozwój robić. Ale biały grają H5. Myślę, że ruch niepotrzebny, zdecydowanie, bo no, oczywiście to łapie przestrzeń, to takie klasyczne zagranie, można by powiedzieć. No ale figury według mnie trzeba było wyprowadzić. No cóż, partii poszło tak. C5 ze strony czarnych no i teraz wybicie i sobie spokojnie gatakamski wybija stępem gońcem i Hetman zagrywa na G4. No właśnie, bo widzimy, że gońca nie ma na F8 i Hetman zaczął. Tutaj atakować na G7. Jak można byłoby zagrać? Podpowiem, że nawet ciekawym ruchem byłoby zagranie Królew 8, nasze słynne polskie zagranie, lecz nie jest to potrzebne, bo tutaj skoczek na e 7 może sobie zagrać. Zobaczcie, rozwój figur jest najważniejszy, i niech tutaj białe wezmą piona. I co by było, gdyby ten pion został wzięty? To wieża G8. Hetman bierze drugiego piona, ten za chwilę dochodzi do Hetmana. Nie, 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 nic z tych rzeczy, moi drodzy. Tutaj nawet można się pokusić o bicie na G2 i ataku na pionka F2 i myślę, że czarne są tu po prostu lepsze zdecydowanie lepsze zawodnicy grający te struktury czarnymi czy obronę francuską wiedzą, że te pionki często się oddaje za cenę rozwoju, lecz na przykład po tym posunięciu, znaczy po posunięciu Hetman H6 wcale nie trzeba bić na G2 moi drodzy, co jest ciekawe tylko rozwój figury jest jeszcze ważniejszy skoczek byłby zdecydowanie lepszym zagraniem i tutaj na przykład po skoczek F3 co się narzuca, żeby bronić pionka jest skoczek F5 Hetman gra na przykład na H7 i teraz można by było trzasnąć bo już te figury są wszystkie na bardzo aktywnych pozycjach. I na przykład tutaj można by było oczywiście grać Hetman na H8 z szachem, król D7, po wybiciu wieża po prostu wybija i czarne stoją świetnie. Czarne stałyby tu świetnie, bo jest totalny niedorozwój figur u białych. No cóż, ale tak nie poszło, moi drodzy. Po skoczek E7 D4 zostało zagrane, goniec dał szacha, skoczek C3 się zasłonił i skoczek F5. Myślę, że pozycja czarnych jest miodzio. Skoczek stoi świetnie, broni na g7, wszystko gra, roszadę można za chwilę próbować robić. No i hetman g4 chyba nie spełnił swojej ważnej roli. Skoczek zagrał na e2, skoczek na c6, zobaczcie czarne są już w pełni gotowe do aktywnej gry. No i teraz, no właśnie, białe zagrały dosyć poważny błąd, skoczek na g3. No według mnie to jest błąd, silniki tu się zgadzają, że to jest błąd. Moi drodzy, no należało generalnie chyba wyprowadzić gońca i pozycja czarnych nadal jest lepsza, no ale już jakaś stabilizacja tutaj następuje ze strony białych. No a po tym ruchu... Zdecydowanie tutaj, takie bicie jest myślę, że najlepsze, i to y, by się pięknie trzymało po prostu wzięcie piona i dużo gruźb, e, Ale Gata Kamski, moi drodzy, zbił tym skoczkiem, co jest ciekawe, e, nieco mnie tutaj zaskoczył e, i pozwolił białym na zbicie na G7 pionka. No dobra, e, jest bicie pionka, i teraz. E, Czarne zagrały bardzo ciekawe posunięcie. Zresztą jedyne słuszne i dobre w danej sytuacji. Spróbujmy sobie znaleźć to posunięcie. Można sobie jak zwykle zatrzymać materiał u mnie. I to posunięcie, moi drodzy, to król D7. Król D7. No, oczywiście łączymy ciężkie figury, lecz tracimy kolejnego piona. To nie szkodzi. Hetman zagrywa na E7. Zobaczcie, wymiany nastąpiły i goniec wybił na E7. Pozycja czarnych jest bardzo dobra. Jest pion mniej, ale te wolne linie rekompensują. Przede wszystkim skoczek rekompensuje w centrum, grozi skoczek C2, dlatego też tu białe robią roszadę. No i ten pionek wisi. Oczywiście został wzięty w pionach porówno, aktywne skoczki, wszystko działa. Wolna linia jest świetnie, druga wolna linia również jest wolna. F4 zostało zagrane, i teraz wieża zagrała z A na G8. Wtrącone ruchy są niezwykle niebezpieczne i trzeba brać je pod uwagę bardzo mocno. No i cóż, tutaj grać dalej. Białe po prostu wybiły tego skoczka, wieża zbiła na G3. I można powiedzieć, że czarne odniosły ogromny sukces po debiucie i w grze środkowej. Ta pozycja jest zdecydowanie lepsza dla gatykamskiego, moi drodzy. Zobaczmy, jak poszło dalej, bo komplikacji jeszcze było trochę. Goniec zagrał na F4. No to wieża G4, proste odejście, naciskamy, wiadomo, i G3. No to zdwajamy wieżę. No, i widzimy, że teraz że te wieże stoją jeszcze aktywniej. Jak czasami wieża odejdzie, to jest jakieś bicie na F4. Trzeba uważać na prostą taktykę. Król zagrywa na H2. I teraz, moi drodzy, zastanówmy się, jak można by było za zagrać. Powiem od razu, że może nie powiem, spróbujcie e, znaleźć posunięcie kolejne, takie dosyć ciekawe, nawet bym agresywne nazwał. I katakamski zagrał gońcem na H4. Można byłoby od razu na przykład zagrać skoczek F5, co jest troszkę lepsze, stabilniejsze, bo fajnie sobie atakujemy. Ale ten zawodnik właśnie słynie troszeczkę z ostrzejszej gry. Więc widzimy, że goniec H4 tutaj mocno uderza w piątkę. Ale zaraz pytanie jest takie: co będzie jak ja zbiję tutaj? Przecież za darmo. Gońca, przecież ja nie mogę zbić za darmo gońca na F4, ale mamy pięknego mata, więc już odpowiedź jest prosta. Po tym posunięciu wieża zagrała na D1 z atakiem na skoczka. Skoczek F5, aktywna pozycja, stoi to świetnie. No, ale białe znalazły bardzo ciekawe zagranie. Niestety ciekawe, ale nie najlepsze. Tutaj należałoby zagrać skoczkiem na E2, mocno pilnować, ale to jest pozycja już naprawdę bardzo ciężka. Lecz skoczek zagrał na E4. No właśnie. Zobaczcie, nadal jest broniony pionek, no, generalnie broniony i niebroniony, bo można go po prostu zbić. Ten skoczek jest nietykalny z wiadomych względów, no i skoczek ma tam szansę jakieś wejścia do centrum. Tylko czy to coś da, kwestia uwagi i policzenia po prostu wariantu. Moi drodzy, Gatakamski teraz zagrywa nie najlepsze posunięcie, bo mógłby zagrać lepsze, ale zagrywa król E7, co się wydaje logiczne. Przewaga według silnika e, troszkę spada. Nadal jest przewaga czarnych, ale e, co można by było zagrać innego? Moi drodzy, proste rozwiązanie. Spróbujcie znaleźć, co można by było zrobić w tym momencie. To jest zawsze fajne ćwiczenie. Otóż, zwykłe bicie na G3 załatwia sprawę. I teraz, albo odbijamy skoczkiem, albo gońcem. Jeżeli będzie odbicie skoczkiem, no to mamy wieża F4. Jest pozamiatane, tu grozi bicie na G3. No po tym ruchu to już chyba jest prosta sprawa. E, jeżeli e, będzie bicie gońcem, to nic innego jak wieża E4. I pion więcej, król jest odkryty, wieżówka po wymianie. No, czy tutaj nie można wymienić, bo jest mat, oczywiście. No ta pozycja jest po prostu przegrana dla białych. No tak nie poszło. Król zagrał na E7 e, i skoczek na D6. Błąd, kolejny błąd. Ale w ostrych pozycjach bardzo często te błędy się zdarzają. Dlaczego błąd? zaraz się dowiemy a jak można by było zagrać ciutkę lepiej no otóż skoczek na E6 byłby nieco lepszy tutaj należałoby oczywiście wybić skoczka po wybiciu na przykład wieża na E1 no i ta pozycja oczywiście nadal dla czarnych jest świetna i bardzo przyjemna no lecz jakieś szanse z tym gońcem są mimo wszystko tutaj na E5 coś tam no ale jest jakaś szansa to jest byłoby trochę lepsze niż to co było w partii po skoczku D6 po tym posunięciu, moi drodzy, Kamski przechodzi już do konkretnych działań. Otóż skoczek zbił pionka i teraz tutaj białe postanowiły jeszcze pomęczyć króla czarnego, grając go 5 No właśnie, takie posunięcie zaskakujące nieco i. Może nam się zrobić gorąco podczas partii, jak zobaczymy taki ruch, aczkolwiek tutaj Kamski wszystko widział. Wszystko widział i spokojnie sobie odbił. Jest figura więcej. Teraz pytanie, czy białe są w stanie dać wiecznego szacha królowi lub go zamatować. Wieża zagrała na f7 i król d8. Czasami następuje taki motyw jak skoczek b7, król i tak sobie w kółko można latać, lecz po tym posunięciu, na przykład król zagrywa na c8. Po tym ruchu król zagrywa na B8. Po tym ruchu król A8. Szachy się skończyły, figura więcej po stronie czarnych, więc no tak nie poszło. Wieża zbiła na B7. No i teraz się pojawia właśnie motyw tutaj z tym wiecznym szachem, że skoczek sobie może latać na F7, dając szacha i wracać na D6. Lecz w tej sytuacji skoczek oczywiście zagrywa na F5 i już tego wiecznego szacha nie ma, bo wiecznie pilnujemy tutaj pola D6. Skoczek zbił na F5, pionek wybił. Wieża dała szacha, no i wkrótce 8, moi drodzy. Białe poddały partię. No słusznie, no bo szachy się skończyły, jest atak, nawet wybicie nic nie daje, bo czarne po prostu przechodzą do kontrataku, do matów itd. Bardzo ładna partia, jeżeli chodzi o obronę karokan, no ale to też wynika z błędów białych. Moi drodzy, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.